wchodzimy dzisiaj zieloną drogą krzyżową z Dobrzykowi. Tworzyliśmy w 2017 nowy rejon w ramach będzie ogólnopolskiej, bądź już można powiedzieć ogólnoświatowej inicjatywy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Kilka słów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Ona swoim zasięgiem obejmuje kilkanaście państw na całym świecie. Jest ponad 400 tras stworzonych. W Polsce tras jest ponad 200. Rejon Dobrzykowice jest, tak jak wcześniej wspomniałem, nowy rejon. Stworzyliśmy dwie trasy. Jedna trasa jest z Dobrzykowic do Trzebnicy. Jest to trasa długości 44 km, dość dużymi przewyższeniami. Druga trasa jest to trasa z Dobrzykowic do Henrykowa. Obie trasy zaczynają się w Dobrzykowicach, zaczynają się w szczególnych miejscach, ponieważ w Trzebnicy jest to sanktuarium świętej Jadwigi, a w Henrykowie jest to opactwo cestersów. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest tego rodzaju osobistym przeżywaniem Drogi Krzyżowej, którą odbył Jezus. Przeżywamy ją samotności, my rozważamy stację i polega na swego rodzaju nowej formie do duchowego przeżycia tego specjalnego czasu. Wysiłek fizyczny, który oczywiście towarzyszy tej Drodze Krzyżowej, jest dla pątników, dla uczestników dużym wyzwaniem i jest, można powiedzieć, namiastką swego rodzaju cierpień, które przeżywał Jezus Chrystus podczas swojej Drogi Krzyżowej. W tej chwili zarejestrowanych już mamy ponad 70 osób w tym rejonie dobrzykowickim. Większość osób idzie trasą zieloną do Trzebnicy, jest to 60 osób. 10 osób idzie do Henrykowa. Wyruszamy wieczorem. Zaczynamy mszą świętą o godzinie 18:30 w kościele w Dobrzykowicach. Niech będziemy mieć indywidualne błogosławieństwo od proboszcza dla każdego uczestnika Drogi Krzyżowej i wyruszamy już na Drogę Krzyżową. Będziemy się poruszać w grupkach maksymalnie 10-osobowych, natomiast zgodnie z ideą Drogi Krzyżowej nie rozmawiamy, nie śpiewamy, tylko każdy, że tak powiem, w samotności rozważa Drogę Krzyżową. Jedyny sposób rozmowy bądź chwila na ewentualne komunikacje to jeśli chodzi o ewentualną drogę, o wskazówki na drodze, bądź też przy konkretnych stacjach, przy rozważaniu, bo jeśli idziemy w grupie, takie mamy ustalenie, że możemy jakby wspólnie odczytać rozważanie przy stacji Drogi Krzyżowej. W dalszym ciągu już każdy w samotności rozważa Drogę Krzyżową. Stacje są zlokalizowane przy kościołach, bądź też przy krzyżach. Kwestia czasu, którym będziemy szli podążać Drogą Krzyżową, no to w zależności od tempa, jak uczestnicy nałożą i narzucamy, jest to poruszanie się według własnych możliwości fizycznych. Każdy może iść nawet sam, ile zdoła. Głównymi organizatorami Drogi Krzyżowej jest Marek Nowicki z Dobrzykowic, który jest szafarzem. Jest również Mariusz Stańcos, no i ja, Zbyszek Szymański. Rejon Dobrzykowice, zwany Drogi Krzyżowej, powstał przy parafii świętej Małgorzaty w Gajkowie, w kościele filialnym w Dobrzykowicach, parafii, którą kieruje ksiądz proboszcz Krzysztof Jakubus.